No, cześć i czołem, moi drodzy, jako że poprzedni odcinek przyjął się bardzo pozytywnie, to mnie zmotywowało, żeby dzisiaj też się zabrać za odcinek, a w tym odcinku pokażę wam trochę hillsów, a mianowicie tych mniejszych. W następnym odcinku pokażę wam tego okrąglaczka, ale dzisiaj skupimy się na tych, także zaczynajmy. Pierwszym spotem, który chciałem wam dzisiaj pokazać, to jest właśnie ten budynek, a mianowicie jak się dostać na pierwsze piętro. Wdrapujemy się na ten żywopłocik, daszek i jesteśmy na pierwszym piętrze i możemy kadać. Jest jeszcze jeden spot, który umożliwia nam dostanie się tam na pierwsze piętro, tylko że już to już będzie od strony frontu tego domu. A mianowicie wskakujemy właśnie na tą cysternę, na tą budlę z gazem i próbujemy się dostać na ten daszek. Co mi na początku nie wychodziło, fakt faktem, ale w końcu mi wyszło. Także zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj na pewno się nikt nas nie spodziewa, także to będzie naprawdę wielkie zaskoczenie dla naszych oponentów. A wykorzystując od razu już ten daszek, możemy się też dostać do budynku obok. Następny z kolei jump spot polega na tym, żeby dostać się na dach właśnie tego budynku, później przeskoczyć na dach tego dużego budynku i możemy się beztrosko dostać na dach tego białego budynku tam dalej. Tam bardzo często ludzie siedzą, często się tam zamyka strefa, więc bardzo łatwo możemy ich ukarać, jeśli tam będą siedzieli. Jeśli jakimś cudem nas nie zauważyli, to możemy ich nawet wystrzelać jak kaczki. Swoją drogą zapomniałem o jeszcze jednym małym jump spocie, który znajduje się w tym domu, do którego właśnie zmierzamy, a jest nim to okno z tyłu. O właśnie to. Wystarczy wskoczyć na ten płotek i jesteśmy w środku. Także widzicie, uważajcie, jeśli chcecie już tam siedzieć, uważajcie. A teraz pokażę wam, jak się dostać na piętro tego domku po mojej lewej. Wystarczy wdrapać się na ten garaż i wskoczyć na tą rurę tutaj. Co oczywiście za pierwszym razem mi nie wyszło, ale za drugim już wyszło. No jak już się dostaniemy na tą rurę, no to mamy dojście do trzech okien. Tutaj i to okno po lewej. Tutaj, czyli praktycznie jeden pokój, ale oczywiście możemy też wskoczyć z tej rury jeszcze tutaj do klatki. Nie trafiłem na to okno, ale można tam wskoczyć. Podobna sytuacja co z tym naszym dużym domem na początku. Tutaj też można podjechać osoby kampiące na piętrze z frontu. Wystarczy wdrapać się na ten żywopłot, na ten daszek i mamy ładne wejście i na klatkę, i na pokój obok. Zostały nam ostatnie 3 albo 4 jump spoty. No właśnie na tym czerwonym domku z czerwonym dachem. Wystarczy, że staniecie na tym ogrodzie, podskoczycie wyżej, no i macie wejście na pierwsze piętro. Można to jeszcze zrobić właśnie z tej strony. Wystarczy stanąć na tym podniesieniu i nie próbujcie się łapać tego daszku małego na czerwonym. On nie ma tej opcji złapania, musicie doskoczyć do okna. Teraz przejdziemy do drugiego domku. Na ten drugi domek jest tylko jeden podjazd, z tego co ja wiem. Właśnie z tego płotku też stańcie na podwyższeniu, wtedy będzie łatwiej i jesteście na piętrze. No widzicie, moi drodzy, teraz jak już znacie te jump spoty, to żaden kamper nie jest wam straszny. A jeśli jesteś kamperem, to będziesz wiedział, na co uważać i że trzeba mieć oczy dookoła głowy. A właśnie, jeszcze jeden jump spot. Wystarczy wskoczyć na tego białego busa i możemy podejść tutaj na okno na piętro. To też jest bardzo fajna sprawa. No i standardowo daj mi znać w komentarzu, czy te jump spoty ci pomogły, czy nabiłeś kilka kili dzięki temu. Fajnie by było zobaczyć jakiegoś lajka, subskrypcję nową, czy coś w tym stylu. Nie namawiam, ale wiesz, mi to sprawi przyjemność. Także do następnego, dziękuję za oglądalność, trzymajcie się, hej! A no i zapraszam na mojego Twitcha w opisie, masz link, na razie!